sobotniej konwencji przedstawiony został program społeczno-gospodarczy Polski Ład. Podpisali się pod nim wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy: Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro oraz Jarosław Gowin. To jest dokument podpisany po, można powiedzieć, długim namyśle i długim dialogu. Stąd jego waga. Pojawia się więc pytanie, czy wspólne stanowisko w tej kwestii kończy wewnętrzne tarcia i napięcia w obozie władzy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości jednoznacznej odpowiedzi nie daje. Mam nadzieję, że tak, chociaż oczywiście zawsze może być różnie. Wczoraj lider Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin, zapowiedział, że jego ugrupowanie wysunie własnego kandydata na stanowisko nowego rzecznika praw obywatelskich. To uzgodniona decyzja, podkreślał na antenie Polskiego Radia 24 prezes PiS Jarosław Kaczyński, który zaznaczył, że kandydat Porozumienia na RPO będzie również kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. No to jest osoba o ogromnym zacięciu społecznym. Trudno ją widzieć poza polityką w ogóle, ale to na pewno nie jest polityka partyjna. Najprawdopodobniej chodzi tu o senator Lidię Staroń. Lider Prawa i Sprawiedliwości zapytany został również o ocenę kondycji Platformy Obywatelskiej, której w ostatnim czasie spadają słupki sondażowe. Ja bym w tej chwili w żadnym wypadku nie powiedział, że losy Platformy Obywatelskiej są przesądzone, bo mam własne doświadczenia. Ja już tyle razy leżałem w politycznym grobie i jakoś powstawałem, więc krótko mówiąc, różnie może być, chociaż no, wydaje mi się, że bez jakichś zmian w Platformie bardzo daleko idących, no to będzie to rzeczywiście droga w dół. Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do czerwcowego kongresu, podczas którego wybrany zostanie nowy lider partii. Jak mówi sam Jarosław Kaczyński, prawdopodobnie wystartuje w wyborach na lidera ugrupowania. Prezes PiS był dopytywany o swojego ewentualnego następcę i choć nie chciał wskazywać konkretnego nazwiska, w dobrych słowach wypowiadał się o premierze Mateuszu Morawieckim. Na pewno na horyzoncie naszej partii, ale szerzej na horyzoncie naszej polityki, zresztą sądzę także, że na horyzoncie europejskim. No jasno świeci gwiazda obecnego premiera, którego kwalifikacje są bardzo wysokie. Jak jednak dodał Jarosław Kaczyński, lider nie powinien wskazywać swojego następcę, tym bardziej, że prezes Prawa i Sprawiedliwości wciąż wyraża chęć piastowania swojego stanowiska. Kolejne inwestycje.